30 ubezpieczycieli w jednym miejscu. Ubezpieczenie w trzech prostych krokach. Raz, dwa, trzy. Nie bądź łoś i znajdź OC tańsze nawet o 70%. CUK Ubezpieczenia. Sępólno Krajeńskie, Plac Wolności 11. Budżet gminy Sępólno-Krajeńskie na 2018 rok został uchwalony tradycyjnie na sesji pod koniec grudnia 2017 roku. W sumie wydatki gminy zamknęły się kwotą nieznacznie przekraczającą 75 milionów złotych. Na inwestycje w 2018 roku przeznaczono 14 milionów 240 tysięcy złotych. Analizy wydatków majątkowych wynika, że prawie połowa tej kwoty, bo aż 47% zostało przeznaczonych na drogi. Przede wszystkim w 2018 roku, kończącym kolejną kadencję samorządu, udało się także zakończyć budowę ulic na osiedlu Jana Pawła II. W tym czasie nowa nawierzchnia o powierzchni prawie 13 tysięcy metrów kwadratowych pojawiła się na ulicy Naukowskiej, Kossaka, Kopernika, Kusocińskiego i Wieniawskiego. Do 3, a może nawet do 4 lub 5 razy sztuka. Tak można powiedzieć o długo wyczekiwanym remoncie ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim. 2018 rok był właśnie tym rokiem, w którym wreszcie przebudowa tej ulicy stała się faktem. Koszt przekroczył w tym wypadku 3 miliony złotych, ale ponad 2,5 miliona to dofinansowanie ze środków unijnych. Budowa dróg w gminie Sępólno to oczywiście nie tylko ulice w mieście. W 2018 roku nowej nawierzchni doczekała się droga w Lutowie, ale przede wszystkim zrealizowano także drugi etap przebudowy drogi z Wałdowa do Toboły. W tym przypadku władze Sępólna Krajeńskiego pozyskały dofinansowanie ze środków ponawałnicowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Swoją pomoc w odbudowie przekazało także Nadleśnictwo Zamrzenica. Niewątpliwie wielkim wydarzeniem na terenach wiejskich gminy Sępólno było także zakończenie budowy i otwarcie świetlicy wiejskiej w Komierowie. W zupełnie nowym budynku pojawiły się m.in. dwie duże sale, sanitariaty, kuchnia z zapleczem, szatnie dla sportowców, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, parkingi i chodniki. Wszystkie organizacje społeczne działające w Komierowie mają wreszcie swoją siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Tradycyjnie i właściwie jak co roku władze miasta nie zapomniały także o najmłodszych. Warto zatem wspomnieć o placach zabaw, które znowu pojawiły się w gminie Sępólno. W sumie powstało ich kilkanaście, a w kilku przypadkach wraz z placami zabaw wybudowano także siłownie plenerowe. Bardzo ważnym elementem inwestycji z 2018 roku było także doświetlenie przejść dla pieszych. Na tak zwany pierwszy ogień poszły wszystkie przejścia na ulicy Kościuszki, a to, że w mieście zrobiło się dużo bezpieczniej, jest widoczne gołym okiem. Od wielu lat w Sępólnie Krajeńskim mówiło się o potrzebie wybudowania pola namiotowego. Miejsca, gdzie turyści mogliby rozbić namiot, zaparkować przyczepę kempingową, przyjechać kamperem. Takie miejsce powstało w 2018 roku przy tak zwanej starej plaży wraz z nowym budynkiem sanitarnym, oświetleniem i kilkoma punktami poboru prądu. Pole namiotowe zostało oddane do użytku tuż przed rozpoczęciem Dni Sępólna. I na sam koniec coś, co jak się okazało, wzbudziło najwięcej emocji w 2018 roku. Również po wielu latach oczekiwania remontu doczekała się sala widowiskowa w Centrum Kultury i Sztuki. Nafaszerowana elektroniką i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi sala odbiła się szerokim echem również w sąsiednich gminach i powiatach, a przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia przewinęło się przez nią ponad 8 tysięcy osób.
wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły 14 240 000 zł, co stanowi 19% wszystkich wydatków gminy Sępólno.